Życie to też jest taki trochę biznes, a my kobiety w ogóle dużo strategicznie, planistycznie, analitycznie podchodzimy do tego, ale my mamy też taką szybkość mega działania, w sensie my potrafimy takim, wiesz, wachlarzem po prostu, jak takie tsunami i to nie przeszkadza, że jest tsunami, a my tam, wiesz, idziemy jak Mojżesz, nie? Po prostu rozgarniamy i wychodzi. I w tym tsunami jest spokój, nie? Tam jest twoja, tam jest moja, tam jest nasza. Dobre. Planeta Soni, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy gościa, kolejnego gościa, Kamila Gorzycka. Cześć, Soniu. Witam cię serdecznie. Miło. Witaj na planecie Soni. Tak. Kamila jest szefową loży przedsiębiorców. Tak, zgadza się. Do której ja też należę i w której jestem, dlatego że są tam fantastyczne kobiety i jesteście tak wspaniałym wsparciem, że o tym chciałyśmy też porozmawiać, o czym jeszcze pogadamy. W zasadzie przez lożę się poznałyśmy. Tak, nie dzięki patrzę. Loży. Tak, tak, tak. A można też dopowiedzieć, że Loża Przedsiębiorców to jest taka nasza zamknięta społeczność, w której są przedsiębiorcy tacy ambitni, którzy chcą pomagać, wspierać, rozwijać swoje firmy i też fajnie się tak kumulujemy jako grupa, też mi się wydaje, i tak nawet rodzinny klimat bym powiedziała, że tworzymy, bo nie jesteśmy transakcyjnie nastawieni, to jest jakby efekt uboczny relacji, których budujemy i to jest, uważam, mega fajne w tej organizacji. Tak, jest ogromne wsparcie, to prawda. Tak. I jest wciąż niewiele kobiet. Tak. I też tą rozmową chciałybyśmy je zachęcić, zaprosić. Dokładnie. No i bo jesteśmy tam my, jest fajna energia, mimo wszystko. Tak. No troszkę smaczków zdradzimy, zobaczymy, najwyżej się wytnie. Jak to mówię, zostańcie do końca, subskrybujcie, lajkujcie. Tak. My do końca jakby nie wiedziałyśmy same, co będzie się tutaj działo. No, same dobre rzeczy. Same dobre rzeczy, więc nastawiliśmy się na fajną rozmowę. I zauważ, że ten spontan, który często mają kobiety, sprawia, że tak rzeczy się świetnie układają, że czasem jesteśmy postrzegane jako takie intrygantki, które sobie tak wszystko ustawiły po kolei. A my nie planujemy tak naprawdę. My tak jakby stwarzamy trochę iluzję, że my planujemy, dużo improwizujemy wbrew pozorom, bo działamy trochę, mi się wydaje, na takim instynkcie. W sensie ja uważam, że mam taki instynkt, też staram się na bazie tego i takiej intuicji, a wydaje mi się, że tak, no, że... Ale fajnie, jak myślą, że to jest takie zaplanowane. Tak, w ogóle planowałyśmy bardzo długo ten wywiad, tak? Co tu jeszcze powiedzieć mężczyznom? Wszystko jest poukładane, jest scenariusz. Jest skrypt, scenariusz, uczyłyśmy tematy. Się długo, przygotowywałyśmy co jeszcze. I w ogóle już dawno, dawno chciałyśmy porozmawiać. Tak, przygotowywałyśmy się tak, że tu się poprawialiśmy, słuchaj, no to będziemy rozmawiać o tym, dobra, dobra, no to luźno pogadamy. Tak, i jakieś 3 dni temu, no słuchaj, no tu się spotkamy, ciach i poszło. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. No i nie mówiłyśmy nikomu, że mamy tę rozmowę. Nie. Więc tak, i to jest fakt, że nikomu nie powiedziałyśmy, że mamy tą rozmowę. Ja wychodzę z założenia, że to jest, jak Soni wspomniałam jeszcze, zanim się nagrywało, nie wiem, przed kupnem samochodu, mnóstwo ludzi doradza, mówi, a nie ma sensu się ukierunkowywać i lepiej tak z pustą głową zobaczyć, jak to na flow nam pójdzie. A wydaje mi się, że fajne, bo na loży, jak mamy spotkania nasze, to też mamy zawsze fajne flow i jest super miło i sympatycznie. Tak, wiedziałeś, że ta loża się rozwinie, kiedy się wszystko zaczynało. Jak to się zaczęło, powiedz proszę? Wydaje mi się, że chyba nikt się nie spodziewał, że ta organizacja tak urośnie. Z racji jakby całych przygód przedsiębiorców, które są dość takim sporym kanałem na YouTubie i też w ramach tego robione są głównie wywiady, no to gdzieś jakaś społeczność już wokół tego kanału się zaczęła tworzyć. No i były jakieś takie punkty, jakieś rozmowy, że może organizację, żeby jakąś taką stworzyć zamkniętą społeczność, też jakby czy do Bartka, czy do Adriana. A jesteście tak w trójkę, trochę prowadzący tę lożę? Trochę tak. No, loża teraz obecnie to ma drugi sezon, ale na pewno nikt się nie spodziewał, że ta społeczność tak fajnie urośnie, że będzie tylu fajnych ludzi i to jest mega super. Jest fajna energia, fajny vibe jest. Coraz więcej też kobiet zaczyna przychodzić i to też jest super. Na pewno my tutaj z Sonią będziemy bardzo... Tak. Zapraszać chętnie kobiety, żeby uczestniczyły w takiego typu organizacjach. To nie jest takie oczywiste, wiesz. Ja wyszłam, żeby z tych wszystkich organizacji kobiecych, które też bardzo cenię, biznesowych, wiedziałam, że jest więcej, że będzie więcej mężczyzn, nie wiedziałam, że aż w takiej dysproporcji. No i ja wyszłam po taki konkret, tak? To wiesz, dążenie do celu, te skrypty, te scenariusze. No bo to jest już od pierwszego sezonu z nami, tak naprawdę. No i w sumie, a co cię zachęciło, że wiesz, że w ogóle przyszłaś? No ja potrzebowałam uzupełnić gdzieś moje kompetencje takie, o właśnie taki konkret, takie zdecydowanie, bo jestem taka... Nawet nie znam, widzisz, tak do końca tej historii
Tak, to teraz możesz mi powiedzieć. Odchodziłam z etatu, no. Zostawiałam uniwersytet i potrzebowałam wejść w nowe. No, a to się tworzyło. Lubię rzeczy, tak, które się tworzą. Się. Jak jesteś pionierem, nikt ci już tak naprawdę nie uczestniczyłaś w samym jakby rozpoczęciu tego projektu i to jest też aż fajne. Aż przełknęłam się na nim, że to było widać. Tak. No. No bo wiesz, wszystko co się tworzy, jak stado się tworzy, tam też są specyficzne tak. Jakby zachowania. Tak. Męskie. Możemy coś o tym powiedzieć, jeśli chcesz. Tak, bo to nie jest jednak... Ale nie miałaś oporów, zobacz, jako kobieta, żeby wejść w środowisko, gdzie jest większość mężczyzn. Nie zastanawiałam się nad tym. Intuicja mi powiedziała, że mam się zapisać, więc się zapisałam. I nie wiedziałaś, co tam będzie się działo. Nie wiedziałam. I kto, i jak to będzie wyglądało. No tak, bo... i tak. A później już zapłaciłam, to już wiesz... A jakie były twoje wrażenia, jak pierwszy raz przyszedłeś? Na początku może... to było bardzo trudne, natomiast no. Teraz, miłe panie, jak będziecie dołączać, naprawdę my się wami zajmiemy i, tak. I naprawdę, no. Tak. Tak, a wtedy to byliśmy, pamiętasz, na wyjeździe? Tak, mówisz o tym pierwszym? Tym, gdzie się spotkałyśmy na żywo. To była Łódź? Olsztyn, dobrze mówię? Warmia, bo my tak, mówiliśmy, że Mazury, ale to Warmia. Nie Mazury, to Warmia. Warmia, żeby poprawić. Tak, tak. Mieliśmy zorganizowany wyjazd, taki właśnie zamknięty dla tej społeczności, w której jesteśmy i fajnie to było zrobione, myślę, tak. Bo było tak na luzie. Zawsze się staramy, żeby był element edukacyjny, żeby była jakaś taka wartość, czy jakiś taki networking, który mamy zorganizowany wewnątrz społeczności. No ale też był czas na zabawę, to tak. Powiemy. I mi się wydaje, że to też fajnie integruje tych ludzi jednak, te emocje, które ale tam ogólnie doświadczamy. Towarzyska raczej. Tak, bardzo. No, bardzo. Otwarta i towarzyska. Bardzo. Wiesz co, myśmy wtedy akurat z mężem mieli 21. rocznicę ślubów. Pamiętam, kwiaty takie dostałaś. Tak. Wiesz, on był w hotelu obok, powiedz no. Słuchaj, jedź ze mną, bo ja nie wiem, co tam będzie. No. Pamiętam tak, no bo z takim bukietem, bo wszyscy tak patrzyli, że Sonia dostała taki, o Boże, jaki bukiet. Tak, wiesz, no bo to był pierwszy raz, kiedy nie spędzaliśmy, mieliśmy tak. Niby nie spędzać tego razem, więc mówię, nie, coś trzeba wymyślić. No, ale nie, to było super. No, ale czas chyba też spędziłaś fajnie. Wydaje mi się, tam trochę się czuliśmy jak na wakacjach. Dobrze, tylko wiesz, a propos męskich zachowań, może jednak coś opowiemy sobie, tak? Bo to naprawdę możemy, jest możemy. Inny świat. Tak. I tytuł tego odcinka, Biznes ma płeć, chciałabym, żeby troszkę wybrzmiało, jak to jest inaczej być kobietą w biznesie i być mężczyzną w biznesie. I to naprawdę jest, no to jest różnica. Trochę. Znaczy, jest na pewno równość, no bo i tu trzeba sobie radzić i ogarniać. Tak. Tak, tak. Więc tak, jest tak, równouprawnienie. Tak. Ale jednak my musimy troszeczkę więcej, mam wrażenie, tej pracy zrobić. No, nie chcę tutaj konkretnie. Dobra, jedziemy. Zdawać, ale... Idzie, tak. Najwyżej się wytnie po Loża mnie nauczyła taki, wiesz. Jestem bardzo wdzięczna za bardzo wiele rzeczy, które mnie Loża nauczyła. I jak z Jurkiem mieliśmy kufel, miałam. Tak. Z Jerzym Kuflem miałam rozmowę. I tak za kulisami mówi, a co ci Loża dała? Ja zaczęłam wymieniać, no. To on naprawdę był pod wrażeniem. Tak, za kulisami, to teraz możemy tak, wiesz, bez... Nie no, wiesz, ja też każdemu daję tyle, ile potrzebuję. Mi też dużo dała, jakby nie patrzeć. To z mojej perspektywy. No to dobra, to powiedz, co ci dała. I... No dawaj ty pierwsza, bo jestem teraz mega ciekawa. Aż coś zapnęłam. No. Słuchaj, no jednak relacje między mężczyznami są o wiele bardziej bezpośrednie. Tak. Żeby nie powiedzieć gwałtowniejsze. Takie z natury, takie po prostu tam są. Tam jest krótsza ścieżka, nie? Tam, tak, tam jest konkret. Tyk, poryju i jest załatwione, tak? Tak, tak, tak. Ja nie zapomnę sytuacji, przepraszam, bo ale dla mnie to była taka egzotyka, no. Gdzie, no ja właśnie z takich, bardzo dobrze czuję się w kobiecym towarzystwie no. I w tych wszystkich, na tych, takich spotkaniach, gdzie są kobiety, no i na loży jednak jest większość mężczyzn i było święto kapitalizmu czwórka. I myśmy tak siedzieli z przodu, więc siłą rzeczy siedziałam z samymi mężczyznami, no, tak? No. I po lewej usiadł jeden, który później, jak się okazało, zajął drugie miejsce. Mhm. Po prawej ten, który zajął pierwsze miejsce wśród prelegentów, mhm. Tak? I jeden jest na scenie i ten gdzieś tam coś mu podpowiada, troszkę niechcący go wytrącił. I ten człowiek z tej sceny, używając bardzo konkretnych słów, powiedział mu, że mam przestać przeszkadzać. To, wiesz, tak, to... Powiedział to, co myśli. Tak, od razu nie zastanawiał się. Od razu, wiesz, tak. Od razu ścina sytuację. Tak. I później jeszcze ja byłam przerażona, siedząc tam po prostu na tej widowni. I później jeszcze zszedł i jeszcze go pierdzielił siedząc, wiesz. Wyrównał jakby jeszcze tak, rachunki. Do poziomu. No. Ten go przeprosił, jakby jest na czysto, jest posprzątane. A to jest szybkie. To jest szybkie. A my byśmy się to jest tak bardzo pewnie... konkretne. Tak, no. To jest fantastyczne. Wiesz, głównie też przyszłam po to. Natomiast wyobrażam sobie, gdyby tam była konferencja większość kobiet i stałaby kobieta na scenie i jakaś by ją wytrącała No. To zakładasz, że jak się zachowa? Myślę, że jednak mamy takie coś, wiesz, w środku bardziej.
Że musimy takie być bardziej taktowni. Ojejku, ona mi przeszkadza, jejku, jak wypiłam, jest cholera. Gdzie ja byłam? O czym? Dobra, wracam na ścieżkę. I później przez tydzień, jak ja jej mam to powiedzieć, że ona mnie tak wkurzyła? Jeszcze by się, tak? Bo tu mamy też panie. Jeszcze z koleżanką by trzeba było skonsultować, o jak Jezus. Jej to powiedzieć. No wiesz. No. Ale męczymy się potem, bo, tak. bo to jest tak, że wtedy z tym siedzisz i to tak gnije w środku. Tak. I potem sobie myślisz, Boże kochany, no ale po co mi to? I teraz ja o tym myślę. Potem ktoś coś powie, a to jest zbieg okoliczności. Potem sobie myślisz, czy jemu powiedziałaś, a ona powiedziała jej. I Boże, jesteśmy w tym takim zamkniętym kręgu, że po co ja to mówiłam? Więcej osób wie, czyli to już nie jest tajemnica. I panowie, po co? Tak to się odbywa. Ale tak trochę działa kobiecy mózg. Bardzo dużo, ja w ogóle, bo ja jestem indywidualistką, ja mam bardziej taki też umysł analityczny, ja dużo lubię poanalizować, przetworzyć najpierw, zebrać dane, ale też jest tak u mnie coś takiego, że jak ktoś mi przekroczy pewną granicę, to ja po prostu nagle się, nie wiem, staję obok i nagle patrzę na tą osobę z boku i sobie myślę, okej. Okay, a ja... Oj, masz wtedy taki wzrok, to już parę razy widziałam. Ale on nie jest groźny, tylko to jest tak, jest że... Taki, że ta osoba wie, że już przekroczyła te granice. No to ma być zawsze takie, no bo my kobiety tak mamy, ja zawsze staram, no bo my jesteśmy z góry delikatniejsze, tak, że chodzi o to, że wiesz, że to jest nadal uprzejme, miłe, my jesteśmy takie kochane i takie jesteśmy, wiesz, wszystkich przytulałybyśmy, tak. Ale z drugiej strony, no stary, sobie myślisz, no... Przegiąłeś, nie? I pamiętasz, jak przegiął. Tak, tak. I jest odkładane na półeczkę jego przegięcia. Tak, i wiesz, tak, tak. Nawet jeżeli nie jest się osobą, z bo ja z natury nie jestem pamiętliwa. Ja też nie jestem kompletnie. Co jest, ale i tak ale to jest mega fajne. No. Wiesz? Ja w ogóle nie jestem pamiętliwa. Ja czasami się opię na tym, że ja nie wiem, czy ja nie powinnam być nawet facetem, bo ale ja mam nam tu wpada, mi nie wypada. Ale jesteśmy tak pamiętliwe, wiesz? Ja nie jestem właśnie. Ja też tak uważałam, nie ale lubię... jak się przeanalizowałam dobrze. Tak? Ja w ogóle na przykład nie lubię też wypomina. Nie lubię. Dla mnie jest temat zakończony. Dobra, idziemy dalej. Dla mnie to jest, wiesz, prosta droga. Idziemy dalej i nie ma tutaj rozgrzebywania u mnie. I myślę, że to też jest fajne środowisko właśnie w loży, bo tam takie tak. zachowania są. Tak, tak. Tam jest tak. krótka piłka. Tak. W sensie tam wszystko jest jasne. Jak coś tak. komuś, ktoś chce coś wyjaśnić, no to od razu pisze, rozmawiamy i to tak. tam nie ma żadnych jakichś takich oporów dziwnych, żeby coś komuś tutaj. Nie, to jest od razu, idzie wszystko, czysta karta tak. i wydaje mi się, że to jest o tyle fajne. No my też się zawsze pytamy tak naprawdę o jakiś tam szczery komentarz, czy to było fajne, czy to nie fajne, no bo jak każdy jest na takiej ścieżce nauki, no to jest tam normalne, pytamy. Ty to pytasz. Pytamy i chcemy wiedzieć, co, jak jest lepiej tak, i co można tak. jeszcze bardziej ale zrobić. Ale wiesz, nie? że ten twój kobiecy dotyk w tym robi całą różnicę. Mój? Tak. A to nie wiem. I to, że jest Judyta i później te kobiety, które doszły do loży, to jest naprawdę, to robi wszystko. No bo wydaje mi się, że taki pierwiastek opiekuńczości i tego, że każdy wszystko wie, co po kolei się zadzieje i że wiesz, ty pakujesz tylko walizkę i nie myślisz, co dalej, to jest też super, nie? I estetyka, my mamy inny klimat, wiesz, estetyka. Tak. No tak, to estetyka, to tak. To jest po prostu ładne, jak przyjeżdżamy, to tak? się dzieje. Tak. A to jest coś takiego, no. Ale słyszysz to od naszych kolegów, że ale ładnie to zrobiliście, jak ładnie tu jest. Wiesz co, przypuszczam, że ty więcej słyszysz, bo ja jak już jestem na evencie, to jestem skupiona na evencie. Ja już mam w głowie agendę, rozglądam się, żeby było wszystko okej, czy idzie jakoś tam zgodnie z jakimiś moimi założeniami. Wiadomo, są sytuacje, gdzie musisz zaimprowizować, bo coś ten, ale to jest kompletnie niezauważalne. Tylko my kobiety mamy coś takiego, że my wiesz, od razu w głowie przeanalizujemy i tu dobra, jest działanie, nie? Mhm. Ja na przykład też tak mam i ja coś, i mnie to nie wytrąca, po prostu mózg pracuje i tyle. Dopiero później przychodzi ten taki, o, zmęczyłam się, nie? Ale no, tak to jesteś na takim piku i działanie po prostu jest najważniejsze. A powiedz, to są też takie ciekawe różnice, które się widzi, kiedy my potrzebujemy się przygotować do czegoś, mówimy jako kobiety no. i mężczyźni się potrzebują przygotować do wystąpienia. No. Bo widzę, wiem, rozmawialiśmy wcześniej, że też masz tutaj pewne obserwacje poczynione. Tak. Ja też. Może teraz się tym podzielimy. Możemy, no. W ogóle mogliśmy włączyć wcześniej tak, kamerę. Tak, bo to była taka fajna rozmowa. My tak opowiadałeś na dobra, kibie. Może zaraz się rozkręciło. Tak. Zobaczymy. No, dobra, musimy zapomnieć. Oglądaj do końca. Tak. No my tak mamy. Mówimy o przygotowaniach w ogóle. Tak. O tym, jak chciałaś przesuwać czasa, to w ogóle się nie trzeba było, nie? No nie, nie, no, nie. To powiedz, bo ja wiem, ale jakby... Mówisz o tym makijażu, tak, czy o przygotowaniach. Było spotkanie i zasiadali ludzie na fotelach i on pisał ci, że dociera do hotelu.
Chyba wiem o czym mówisz, ale może, a jak nie, to będzie to kompletnie inna sytuacja. Czyli wiem, o co chodzi, te różnice męskie i damskie. Czyli na przykład jeżeli kobieta, nie wiem, właśnie już tym bardziej na wywiad, to już jest w ogóle taki kołowrotek myśli w głowie, że czy dobrze wyglądasz, czy tu włos, czy coś tam. A tak, i najlepiej z godzinę wcześniej, albo pół godziny, albo jeszcze tu, czy się nie świecę i miliony tych myśli, czy pomadka dobrze wygląda, czy oko. Ty, czy w ogóle ją dałam w moim przypadku. Tak, a czy w ogóle dobrze, że ja tu siedzę, nie? W ogóle tego zacznijmy, nie? Przyszło. Tak, ale najgorsza myśl, jaka towarzyszy mi się wydaje kobiecie, to wiesz, jest jaka? Czy ja w ogóle mam coś do powiedzenia? To mi się wydaje, bo facet jak już przychodzi, to on idzie, w głowie ma już, on zakłada garnitur i on idzie. I on może przyjść za pięć i to się zdarzały takie sytuacje, że znam osoby, które gdzieś przychodzą na jakieś spotkanie, event i oni przychodzą tam za pięć, siadają i w ogóle jakby się nic nie stało i siadają do porannej kawy, nie? I nie ma. I tu jest taka szybkość ich, a nasza, że my jeszcze rozprawiamy się nad drobnostkami, typu, nie wiem, makijaż, włosy, a czy dobrze wypadnę, czy ta kamera, a ten mój głos. A to zdanie tak głupio powiedział. Tak. A czy nie powiedzą, że jestem taka, siaka i owaka, nie? I tu pytanie jest właśnie, czy się tym przejmować? No wiadomo, że nie. My też wiemy, że nie. A jednak czasem się to włącza, nie? No nie. No. Wiesz, jak tutaj jest na przykład na 16 spotkanie, czy tam na 15.30, ja przyjeżdżam dzień wcześniej, bo się potrzebuję wyspać. I że często sobie to jakiś masaż relaksacyjny, coś tam, tak? No. I gdzieś by mi się przydało. I wiesz, i tam koledzy się umawiają, no, że idziemy z tego hotelu do tamtego, tak? No to na dole przy recepcji o 15. No i ktoś pisze, że on za 15 dojeżdża do hotelu. Ja mówię, na spokojnie. Na spokojnie, prysznie zaraz 2-3, 15, tak, gotowe, tak, piękne, tak. I w ogóle o to chodzi, ja też nam właśnie takich, w sensie obserwuję i to są fajnie, bo to są przedsiębiorcy, gdzie też wiesz, no jednak trzeba troszeczkę inaczej funkcjonować w tym biznesie, jeżeli chodzi o mężczyznę i kobiety, w ogóle mi się wydaje, że inaczej funkcjonują. Oni przychodzą, a w ogóle gdzie ja jestem, nie? I to jest mega fajne, po prostu się enjoy, nie? Ciesz się podróżą, a nie się martwić, czy włosy, czy w ogóle, a potem jeszcze po nawet, nie wiem, czy panelu, czy wywiadzie, jeszcze się zastanawiasz, czy w ogóle to... Czy poszło. Nie, no, to idzie i ty nawet nie zwracasz, to gdzieś poszło już do internetu, nie? A tu, Jezu, a to pójdzie, a mój głos, a masakra po prostu jakaś. No tak, to jest, jest taki kołowrotek myśli, no? To się zgadza. Tak, no. I dlatego czasem, zupełnie niesłusznie, jesteśmy postrzegane jako roztrzepane albo zakręcone. Ale my nie jesteśmy roztrzepane oczywiście, i zakręcone, tylko to wynika jakby... Ilość połączeń między półkulami biologicznie jest w ogóle większa. Moim zdaniem to też wynika z tego, że my jakby więcej... Nie wiem, jakoś tak chyba jest naturalnie. My więcej rzeczy tych sobie dokładamy. Przykład totalny, nie wiem, jedziemy gdzieś na wakacje. Jedziesz na wakacje. Tak. No i w samochodzie przez pół drogi się zastanawiam. Przynajmniej ja, nie? Chociaż nie zawsze, ale wiesz, czy wszystko zabrałam, czy mam te, nie wiem, ten strój, te klapki, te kosmety, a Jezu, nie wzięłam tej butelki, a czy wyłączyłam to, a w ogóle czy zamknęłam drzwi, nie, może się cofnę, nie? A wiesz, że co roku moda na stroje kąpielowe się zmienia i jakby wiesz, też trzeba... Ja jestem w ogóle mało zakupowa i to ja jestem ewenementem jakimś, ale potem... bo wiesz, jak pójdę raz i coś przypadkiem, to ja kupuję hurtowo, żeby nie musieć w ogóle chodzić na zakupy, nie? Tak, ale w szafie już lubimy mieć. Ten moment, kiedy otwierasz i jest co wyjąć. Jak już jest taka, tak. To lubimy. No, to lubimy. Tylko tego, co poprzedza, też nie. Tak masz, okej. Okay, no. A to wynika, że dla mnie to jest trochę... Nie umiem czerpać z tego przyjemności. Ja też nie. Ale córka mnie uczy, wiesz? Tak? Tak. Tak. A. Ja no to ciekawe. A ja zawsze mówię, kurczę, w jakąś na te zakupy to mi się nie chce, nie? Nie, ja dlatego mam osobę, która mnie ubiera, szyje i przysyła w ten sposób. Ale wiesz, to jest takie przedsiębiorcze myślenie, że ten czas dla ciebie jest na tyle cenny. Tak. Ale tu zobacz, i tu wchodzi to, że my, jako kobiety, mamy taki umysł ogólnie przedsiębiorczy. Bo sama przedsiębiorczość to nie jest tylko, że ty prowadzisz biznes i jesteś przedsiębiorcą. Przedsiębiorczość to jest mindset, moje zdanie. Tak. Bo tu chodzi, jak umiesz sobie strategicznie, planistycznie, tak. Nie wiem, dom zorganizować nawet. Możesz sobie męża wybrać. Męża to strategia jest, no proszę. To jest w ogóle, nie? Takie życie, wiesz, nawet w umyśle kobiety, to jest ogólnie biznes. No bo jak ci się nie uda w tym małżeństwie, no to dobra, no to jak w biznesie, no... Wstajesz i idziesz dalej. Różnie, wiesz, niektórzy płaczą po spółkach, nie? Niektórzy nie umieją. Ale to jest to zamknąć. Samo. To nawet możesz lustro zrobić do życia. Życie to też jest taki trochę biznes. No, taki jest fakt, jak teraz o tym sobie gadamy, to tak jest. A my kobiety w ogóle dużo strategicznie, planistycznie, analitycznie podchodzimy do tego, a to jest mega wyczerpujące. I jeśli biznes ma płeć, myślisz, że są biznesy lepsze dla kobiecej energii? I takie lepsze dla męskiej energii? I czy to inaczej się prowadzi?
Ja myślę, że to zależy od podejścia, bo znam mężczyzn, którzy są w typowo kobiecej branży i znam kobiety, które są w typowo męskiej branży. A jakie role tam pełnią? Może to od roli zależy? Jeżeli bo mamy też w loży przecież mężczyzn mamy. W bardzo właśnie. Damskich branżach, tak. Ale oni tam są w roli? Ale nie, tam są też jako założyciele, nie? Tak. No. Ale jeżeli chodzi o kobiety, to znam też kobiety, które mają w takich branżach bardziej męskich, bym powiedziała, też biznesy i odnajdują się. I to pytanie, czy to jest kwestia ukształtowania, czy jakiegoś backgroundu, czy środowiska, w którym się dorastało, że nabywasz jakieś cechy, które powodują, że jesteś taka bardziej tough, aniżeli taka, wiesz, miękka po prostu, nie? Bo spotykam się na przykład, mam jakieś takie, ja nie mam tego swojego grona aż za takiego dużego, ale uważam, że jest takie bardzo wartościowe i mam na przykład też taką koleżankę, która po prostu mówi, że jej się wydaje, że ona ma po prostu wręcz za dużo tego testosteronu w sobie, bo ona na przykład nie czuje się, ona się bardzo dobrze czuje w środowisku męskim, pracując z nim, a niekoniecznie na przykład w damskim, bo uważa, że tam jest mało konkretów, że są po prostu takie sytuacje, gdzie ona nie umie się odnaleźć, że to jest za bardzo właśnie rozgrzebywane, ten problem jest za bardzo taki, wiesz, tak, wokół tworzony. Czyli uwaga jest wskazana. Jest. I tego. Tak. A już w ogóle jak jesteś taką mieszanką, to jest w ogóle już no idealne połączenie, nie? Ale to może też wynikać z tego, że może kobiety się też troszeczkę boją wchodzić w jakieś takie, wiesz, branże bardziej męskie, bo też się boją być oceniane, że nie poradzisz sobie. Ja naprawdę różne już przypadki słyszałam. I też takie, że ktoś sobie może nie poradzić, że nie dasz sobie rady, albo że po co ci to? Już sam fakt tego jest taki niefajny. Chodzi o to, że słyszą to kobiety od najbliższych? Tak. No wiesz, czy od rodziny, czy cokolwiek. No to wpływa to troszeczkę na twoją pewność siebie i czy ty chcesz na pewno to robić. A że my mamy tendencję do ciągłego rozmyślania, zastanawiania się i jednak jakby pierwotnie mamy wbudowane to, że chcemy czuć jakby takie bezpieczeństwo ogólnie pojęte. Tak, to jest podstawa. No tak. To jeżeli już wyczuwamy takie zagrożenie zewnątrz, bo ktoś nam to mówi, no to potem analizujesz, no i już wątpisz w siebie, no już ta pewność troszeczkę maleje. Tak, kiedy masz taką małą roślinkę, którą jesteś i tą firmę chcesz założyć i ktoś tak buciorem niechcący, bo przecież chciał cię ostrzec. No to jest trudniej, jak cię tak zepnie. Tak, trudniej. Tak. A wiesz, co mi się wydaje, że to jest też fajna funkcja bycia w takich środowiskach jak Loża Przedsiębiorców czy inne biznesowe. Tak, bo jak masz pomysł, nawet jak on jest odjechany, ja miałam ostatnio pomysł, bo ty byłaś na tych 22 techniki poczucia własnej wartości w Bydgoszczy. Tak. Na tym szkoleniu podobało się. Tak, byłam bardzo. Bo ja się tam dobrze bawiłam, widziałam zresztą ze sceny, bo tak mówię, kurczę, Sonia tam, ona czuje, nie? Ja wszystkich widzę, tak? Tak. I to się bardzo udało faktycznie i teraz będziemy robić w Warszawie. O. Zresztą dzień przed 27 o 18. O, fantastycznie. Wychodzi to odcinek, już jest pewnie po, ale na planetasonia.pl znajdziecie sobie. Czyli przed świętem takie kapitalizmu. Tak, no bo jak już jedziemy całym zespołem, jesteśmy partnerem, no to wykorzystaliśmy i hotel i sap. No i wyobraź sobie, że mamy taki szalony pomysł, że to szkolenie jest za trzy różne ceny. Pierwsza, naprawdę taka symboliczna, żeby nikomu nie bronić dostępu, a jednocześnie, wiesz, jak robiliśmy bezpłatnie, a ludzie czasem nie przychodzili, różnie to bywało, organizacyjnie dla nas było trudno. Jednak jak troszeczkę coś zapłacisz, to ci bardziej zależy, bo masz poczucie straty czegoś, nie? Już ta osoba zadała sobie trud, żeby się jakikolwiek, żeby sobie kupić ten bilet, to w ogóle wejść, nie? Tak, w ogóle wejść na planetasonic.pl i tak dalej. Więc malutka bardzo kwota, później do tej kwoty dopisaliśmy 0 jako drugi bilet i później 2 zera jako trzeci bilet. Fantastycznie. I wiesz, i mówisz to tak komuś, kto nie jest w biznesowych środowiskach, mówi, co? Ale czym się różnią te bilety? Ja mówię, no niczym, wkładem energii, wdzięcznością, ceną, po prostu, nie? No. Tym, co chce ktoś wnieść w nasz projekt, bo to przecież jest wsparcie, jak komuś płacisz. A mówisz to w loży i wow, nie? Super, fajne, ciekawe. I ciekawe, jak wyjdzie i wiesz, wszyscy się jarają. No. Szalony pomysł, lubię szalone pomysły. I to jest to, że masz od razu środowisko bardzo wspierające. Tak, to prawda. My mamy fajne środowisko. Przeszło. Tak, tak, no. Naprawdę ludzie tam wiele przeszli, mają bardzo ciekawe historie biznesowe też za sobą. Tak. I to sprawia, że masz od razu wiatr w żagle, nawet jak te żagle mają ci połamać, bo za mocno wieje, tak? Ale to wszystko, też se połamamy. Ale ta bezpośredniość jest też fajna, że jak się spotkamy, to nawet z perspektywy ciebie jako takiego właśnie członka loży, to nie, no, po prostu członkini, członka, nigdy nie wiem właśnie jak to, członkini loży. Tak, no. To jednak ta bezpośredniość, ona jest fajna i ona jest pożądana. I nie ma w tym nic złego. Tak. I mi się wydaje, że tam jest pewnego rodzaju też taka
taktowność, jest to wyważone, ale mimo wszystko bezpośrednie, a jednak jak już tam idziemy, to ja też bym oczekiwała, że ktoś się nie będzie zajmował trochę tobą jak jajkiem. Tak. Tylko, że normalne, konkretnie, bo ty przychodzisz, masz cele tam, masz swoje cele do zrealizowania i one nie są ściśle takie stricte transakcyjne, tylko nawet na takim poziomie ludzkim to jest fajne, że jest w środowisku, które ktoś, że ktoś powie ci wprost, słuchaj, ale to jest dobre nagranie, nie wiem, nie, po co się pytasz o rodziny, pójść to, nie? Tak. No, tam jest merytoryka, to jest fajne. Tak. I żeby nie bać się. To jest dobre i te, wiesz co, jest klasa w relacjach. Tak. Tak, to nie wolno się bać, powiedzieć. Jak w Dune było. To mi zostało. Oglądałaś Dune? Słuchaj, ja jestem... Nie opowiadał ci mój mąż, jak ja film oglądam. Kubuś Puchatek to jest maksimum napięcia, jak jestem w stanie znieść. Tak. Okay. Tak, tak. Także wiesz tam, co się wydarzyło w Madison County. Takie takie filmy inne. Takie. I musi być happy end, wiesz, i nie za dużo ostrej muzyki w środku, bo... Bardzo emocje. Przeżywam. Tak, nie, to jest dla mnie, ja nie potrzebuję takich... Ja znowu tak mam, że potrafię się zanurzyć i tak bardzo wejść i sobie analizować. I odpoczywasz, jak jest jazda w filmie, tak? Nie, bo ja stronię generalnie od jakichś takich, wiesz, ekstremalnych rzeczy. Horrorów czy coś nie lubię, ale lubię takie, ale gdzie jest jakieś takie głębsze, jakieś takie głębsze przesłanie, jak widzę w jakimś filmie, to bardzo chętnie obejrzę. Super. No. To powiedzmy jeszcze coś o naszych kolegach z loży. Jeżeli jak już mówimy o loży i coraz więcej kobiet przychodzi, teraz też miałyśmy nawet spotkanie z naszą nową członkinią w Warszawie i też bardzo super to wypadło. I też taka fajna, konkretna osoba, też taka silna jednostka mi się wydaje. No i nie ma się co bać przystępować do takich organizacji, gdzie jest... Bo kobiety się nie boją, żeby to było jasne i za chwilę ktoś tam nie, że kwalifikujemy. A my dajemy szadłubana na od razu, nawet nie próbujcie hejtować. Tak. Nie, bardziej chodzi o to, że zobacz, jak wchodzisz do jakiejś, nie wiem, przestrzeni, organizacji, jakkolwiek, to pomimo, że wiesz, że tam jest 80-90% mężczyzn, to nie miej oporów, żeby tam wejść. To o to chodzi, bo oni wbrew pozorom są przyjaźnie nastawieni, są pomocni, są wspierający. Ja nie wiem, jak inne mogę powiedzieć, zaloże przedsiębiorców. Wiesz? Tak, zaloże, ja mówię za inne, bo też przybywam gdzieś tam na przykład, albo zdarzyło mi się być na konferencjach, albo jakieś spotkania, gdzie była większa liczba po prostu mężczyzn. Ja też wcześniej w jakichś tam uczestniczyłam i ja nie, na przykład od początku nie miałam z tym problemu. Ja pamiętam pierwsze swoje, no to byłam troszeczkę zestresowana, nie? Ale potem gdzieś nawet zaczęło mi to bardziej odpowiadać, bo było tak konkretniej. Tak. Ja też jestem ogólnie dość osobą taką konkretną i wolę w taki sposób też komunikacji, mówiąc wprost, że coś jest takie krótkie. Ja nie jestem pamiętliwa, ale ja się łapię na tym, że tych, co jest, jestem kobietą, ale mam tych cech takich męskich troszeczkę też bardziej wbudowanych. A dlaczego nie możemy uznać, że kobiety też potrafią być zorganizowane, konkretne? Ale są, bardzo. Prawda? I wiesz, uważam, że to jest taka przewaga. Ja bym nie przepisywała tego aż tak mężczyzną. Choć faktycznie społecznie tak jest. Ale my mamy też taką szybkość mega działania. W sensie my potrafimy takim, wiesz, wachlarzem po prostu, jak takie tsunami. I to nie przeszkadza, że jest tsunami, a my tam, wiesz, idziemy jak Mojżesz, nie? Po prostu rozgarniamy i wychodzi. I w tym tsunami jest spokój, nie? Tak. Wiesz, o co chodzi, że ty idziesz takim, wyobraź sobie taki obraz, nie? Idziesz w tym chaosie, ale tam jest ten spokój. I ty nie patrzysz na tym, co jest wokół, tylko na to, że tam jest ten spokój. I wydaje mi się, że mężczyznom chyba to też na pewno daje jakieś takie poczucie stabilności, bezpieczeństwa, że pomimo, że coś się dzieje wokół, to ta kobieta w jakiś tam sposób, ona daje takie to poczucie tego spokoju w jakimś tam namiastce. I to jest moim zdaniem fajne, nie? Że my się tak tymi rolami troszeczkę wymieniamy. A my jesteśmy wbrew pozorom bardzo zorganizowane i potrafimy szybko się zorganizować. Tak. I to też jest domena kobiet, tylko właśnie ta bezpośredniość w komunikacji. Ja bym chyba to wymieniła, nie? Że to tego możemy się od mężczyzn uczyć. Tak. Przynajmniej ja po to też przyszłam do loży. I wiesz jeszcze, tego zdrowego dystansu. Tak. Takiego... O, to tak, no to jest mega. Jezu, mężczyźni to mają, takie wiesz, mają. Wywalone, ale tak zdrowo wywalone, nie że olane i zostawione i byli. Tylko ale takie... patrzysz i tam jest taka beztroska. Tak. Takie wiesz, słoneczko, zielona trawa, albo nam się tak wydaje, bo to też tak może być, bo my teraz mówimy z perspektywy kobiet, może tam jeszcze w głowie coś innego się dzieje. Nagrywamy z Maciejem podcast, tak? Tak. Loża dla loży. No i powiem ci, też obserwuję, że kończyliśmy nagrywać odcinek. Maciej, wybacz trochę. No. Maciej będzie to wybacz. Pozdrawiamy Macieja, ale bardzo Macieja lubimy. Tak. I wiesz, kończy się ten odcinek, w sensie wiesz, gasną te światła, tak? I ja nie wiem w sumie,
czy to dobrze wyszło, szczególnie jeżeli chodzi o mój występ. A widzisz, czyli wracamy do początku naszej rozmowy, nie? Że my się wątpliwości, gdzieś tam nie czułam w pewnych momentach flow, w pewnych momentach mi się tak zagubiało, tak? I już tak zaczynam sobie tak, tu mi się... I po prostu jest Maciek, który jest bardzo zadowolony, świetnie to było, wiesz, i po prostu ja już mam, okej, dobra, jest. Ale to jest to, w jaki sposób my się widzimy i to jest to. Tak. Bo to czasami w jaki sposób my się widzimy, niekoniecznie w ogóle zgodne z prawdą i z tym, co ktoś, jak no, ktoś wiesz, inny na co nas jest patrzy. Prawdą, no. I ona ma wiele oczu, tak jak tych osób, tak, które na nas patrzą. Tak. Ale to jest to, co mnie w mężczyznach też fascynuje właśnie, że dobrze, słuchaj, jest, ja do, ja do dziś mam tak, że jak nie wiem, coś nawet, jeżeli są nasze spotkania i ja wchodzę i tam mówię, witam wszystkich, to ja często jak schodzę, to w ogóle co mi się, Boże, ale co ja w ogóle powiedziałam, nie? A mówię, dobra, i lecę dalej. Ja już nie, tego nie analizuję, ale na przykład też się zastanawiam, a czy to dobrze wypadło, a czy to... Czyli się ożona, jeszcze mówię, ci wpadają takie myśli czasami? Czasami tak. Mhm. No, czy na pewno dobrze wszystko powiedziałam, ale tak się wtedy rozglądam i mówię... Oni już są zajęci. Oni już są zajęci. Ktoś poszły temat. Dobra, tam powiedziała, wszystko wiem, dobra, lecimy dalej, nie? I to wiesz, są, i nikt tego nie analizuje, nie? Tak. A my niepotrzebnie sobie głowę tym samym mówię, Boże, kochany, mówię, po co mi to, nie? Mhm. Już nie wspomnę o tym, że wcześniej, wiesz, przed twój pokój, jak to wspomniałaś, tajfun przejdzie, bo musisz wpaść, masz godzinę tylko, żeby się ogarnąć, bo przygotowywałaś wcześniej mnóstwo elementów. Te stoliczki, które ostatnio ustawiłyście z tą wodą w tych rzędach, to tak, było genialne. Jeszcze świeczka była. Jezu, cudne. Tak, no. Zauważyłam. Biała, no. Taka ładna, tak? Tak, 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 była. Wiesz, jakby zrobić ankietę wśród mężczyzn. No. Co było na końcu rzędów? Wiesz, to można by zrobić takie badanie. Czy oni w ogóle na to zwrócili uwagę, wiesz? Ja nie chcę cię załamywać. No. Ale... Oni czuli, że jest ładnie. Ja się cieszę, że dla ciebie ta świeczka miała znaczenie. Tak, ta woda i to było fantastyczne, tak? No ja się gdzieś staram, żeby to zawsze jakoś tak przytulnie, miło wyglądało, żeby każdy w tej... Ja uważam, że przestrzeń, w której przebywamy, ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli byśmy siedziały teraz w pomieszczeniu, gdzie są, nie wiem, jakieś brzydkie okna, kraty i gołębie by tam gdzieś ćwierkały i to wszystko... I robiły inne rzeczy. No tak. I nie wiem, zapach by był tu nieładny, no to nie, nie wiem, ani ja, ani ty nie czułybyśmy tak się dobrze. A uważam, że to tak samo, czy w mieszkaniu, czy jak jesteś na jakiejś konferencji, czy na evencie. Ja staram się po prostu tworzyć taki klimat, żeby ta przestrzeń była taka przyjemna i ona sprzyjała wszystkim rzeczom i aktywnościom, które są zaplanowane, żeby i to było tak między ludźmi. Interakcją. Tak, i interakcją. To sprzyja. Ja się tylko zastanawiam, jak już tak patrząc kobiecym czy męskim okiem, czy oni po prostu czuli, może napiszcie w komentarzu. To byśmy prosili, żeby Loża napisała w komentarzu, czy widziała świeczkę. Świeczki na stolikach i wodę, i te ładne karafki, które tam były. Tak, się zruszyło. Tak. Wiesz, na ile oni po prostu to czuli, że jest miło i że jest im dobrze w tej przestrzeni. A nie, że wchodzą tylko, idę po kawę, herbatę, tak? I potem siadamy i że jest takie mechaniczne. A na ile zwracali uwagę tak uważnie na te szczegóły? Wiesz, co mi chodzi? No my fajnie teraz rozpracowujemy mózg męski, mózg damski. Wiesz, staramy się zobaczyć, jak my, rozkminić to, jak my patrzymy, jak bo oni patrzą. Ciekawe, to i to jest mega ciekawe. Dwie różne perspektywy. Tak. Ja się nad tym bardzo często zastanawiam, jak z kimś nawet rozmawiam, czy coś, albo sobie zadaję sobie sama pytanie, dobra, a co ja bym zrobiła, nie? Albo jak bym się zachowała? Ja sobie często zadaję takie pytania, nie? Ale to jest też fajne, bo to nabierasz innej perspektywy, tak. Ale no, to też jest ciekawy case, że wiesz, przychodzisz, ja już tam wiem wszystko, co i jak, ty widzisz, że tam, nie wiem, pięknie na tej scenie, że te sofy są do te logo. Wiesz, jest to no i wiesz, to tak, że te światełka. Ja zawsze, bo jak mam ekipę przed taką montażową, nagłośnieniową, tu mikrofony czy muzyka, ja sobie słuchaj, jak robię przygotowania, ja sobie zawsze mówię, puśćcie mi tą piosenkę. Ja nie na tych głośnikach, ja mam muzyczkę włączoną i ja tam sobie... Jesteś we flow. Tak, jestem we flow, ja sobie robię, ale to jest znowu to, że to wpływa na klimat, a klimat wpływa na mój nastrój, więc... Uważam, że może ktoś tego nie zauważyć, ale uważam, że to, w jakim otoczeniu my jesteśmy, co robimy, jaką aktywność, wartość, czego słuchamy, to też ma wpływ to, co z zewnątrz otrzymujemy, a nie? Potem przychodzimy, to co Porges mówił i nasze autonomiczne układy nerwowe regulują się do twojego. Widzimy, jak ty jesteś zadowolona, że wszystko ci wyszło, wiesz, wszystko jest piękne, no i to a to widzisz, to no, regulują się, to też jest dobrze. Czyli też chodzi o to, że jak już usiądziesz, tak sobie myślisz, o, tak mi dobrze, nie? Tak mi przyjemnie jest, zrelaksowałem się, bo mamy na przykład, nie wiem, ostatnio tak miałam, że idę sobie, byłam strasznie zmęczona i już tak mówię, kurczę, mówię, ale dobra, muszę coś zjeść, mówię, bo już nie będę miała na to czasu. Ale poszłam do tej restauracji i usiadłam sobie w tej restauracji i tak się poczułam dobrze i mówię, kurczę, mówię, odpoczywam tu sobie, ale dlatego, że wiem, że wybrałam tą restaurację nie bez powodu, bo tam było, ja lubię jak jest ładnie.
I tam było ładnie, przytulnie, tak miło. No na pewno też ci się zdarzyło nieraz, że gdzieś byłaś zmęczona, nie chciało ci się pójść, ale nawet z kimś poszłaś na tą kawę, usiadłaś, napiłaś, nawet łyka wzięłaś i myślisz sobie, Jezu, jak mi dobrze, tak odpoczęłam teraz. Tak. I ja tak na przykład też mam. Lubię to. Ja w ogóle jestem też osobą, która lubi spędzać czas samemu. Bardzo lubię ten czas. I to ja nie mam problemu z pójściem do restauracji samej, czy na siłownię, bo ja jestem bardzo aktywna. Ale sama pani będzie jadła? Ale też tak mam, jakby to było dziwne. To jest zdziwienie. Tak, tak. Ja sobie to przyszłam sama zjeść? Tak. A ja po prostu mówię, Ale widocznie to nie jest często, bo nie. Zawsze też mi mówią... Tak, tak. Ja czasami też mam tak, że ktoś się mnie pyta, a ja mówię, że ja po prostu lubię ten czas samej ze sobą. A wnikają jeszcze, że dlaczego będziesz sama? Wiesz co, nie, to nie, że jakby ze strony kelnera, tylko jakby tak nawet znajomych, czy jakby kogoś tam, a ja no sama będę, ale idziesz sama, no tak, no ja nie widzę nic z tym złego, że idziesz sama do kina, sama do restauracji, na siłowni to w ogóle lubię być sama, bo to jest czas tylko i wyłącznie dla mnie. Chciałam cię a propos właśnie tej siłowni i tak dalej, Ale to też jest przedsiębiorczość, jak już rozmawiamy, że biznes ma płeć, bo weź sobie zaplanuj tyle rzeczy w ciągu dnia. I jeszcze aktywność. Gdzie masz pracę, poświęcić chcesz czas dla siebie, bo on jest dla mnie bardzo ważny. Tak. I tu masz i siłownię, czy spotkanie z koleżanką, czy żeby tego, tych jakby takich relacji towarzyskich nie zaniedbywać, a tu nie wiem, to pieska wyprowadzić, a tu jeszcze zaplanować jakąś podróż, a tu może jeszcze jakieś maile, a tu jeszcze, już nie wspomnę o social media, gdzie trzeba jeszcze odpisać mnóstwom ludzi na jakieś wiadomości, żeby nie poczuli się urażeni, tu coś nagrać, wiesz, to jest kurczę, nie? Jest dużo zadań. No jest bardzo dużo zadań. Chciałam zapytać o taką rzecz jak rywalizacja. No bo oczywiście, że w loży jest współpraca. Nie wiem, czy zauważyłaś, bo ja zauważyłam, ale może to jest jakiś mój filtr. Że po prostu jak tylko puścisz coś, gdzie mogą między sobą mężczyźni rywalizować. Jakąś taką mówisz o tej ostatniej. Ale w ogóle, wiesz, po prostu w to mi graj. Jakby... Ale pięknie się na to patrzy. To jest takie bardzo instynktowne. Niesamowite. A to jest niesamowite, nie? No bo ja też tak ostatnio na przykład mieliśmy takie spotkanie dedykowane z Gromem. Z dowódcami jednostki GROM. I mieliśmy merytorykę, edukacyjnie, tak było fajnie, panelowo bym powiedziała i było super. No ale jest ten element takiego team buildingu, który ja lubię, który jest, bo uważam, że to fajnie grupa, inaczej się w ogóle ludzie zachowują i to jest super, jak tak sobie obserwujesz z boku. Tak. I mieliśmy takie skrzynie na zasadzie kodu Enigmy, że trzeba było, żeby każda grupa odgadywała pojedyncze hasło, które potem tworzyło jedno zdanie, czyli że jako grupa mieliśmy wspólny cel i wspólnie do tego doszliśmy. No mega zadanie, po prostu idealnie pasujące do wydarzenia. I wiem, o czym mówisz, o tej rywalizacji, że jak było, że podzielić się na grupy, to było po prostu piękne, że ludzie się podzieli na grupy, ale tam już było, dobra, zacieramy rączki, działamy. Czy pięknie. Tak, prawda? Piękna zabawa to była. No. I teraz zobacz, czy to nie jest tak, że w biznesie, takim bardziej po męsku, jest więcej tej rywalizacji i ile weźmiemy z rynku i jak bardzo urośniemy, a w takim biznesie bardziej po kobiecemu jest z iloma będziemy współpracować. Bo my jesteśmy bardziej relacyjne. Tak, jak bardzo dużo fajnych eventów się zrobi i spotkań, prawda? Wiesz co, mi się wydaje, że my czerpiemy troszeczkę z czego innego satysfakcję. Tak, to jest to. I o tym mówię, ale że to nie biznes jest, ma płeć. Tak. I to nie jest złe, ani z jednej, ani z drugiej strony. To po prostu tak jest, bo my to mamy wbudowane. Tak. I to tego się nie pozbędziemy, to po prostu jest naszym DNA, jak nie? Chcesz, żeby się chłopaki dobrze w loży bawili, to zrobią jakąś rywalizację i to naprawdę może być, wiesz, typtypami do ściany, wchodzą to jak w masło. Pięknie się na to patrzy, jak ludzie sobie tam, wiesz, w ogóle wszyscy jaką fajną mamy takie flow i energię, wszyscy ze piątki zbijają. Sobie poszły potańczyć, nie? Tak razem. Tak, ale niedługo pójdziemy. Tak, planujemy. Tak. Ale takie kobiece spotkanko też zrobimy. Tak, też tak, super, no tutaj cały skrzydło się ładnie pięknie rozwija. Tak, więc... Fajnie, my jako kobiety to naprawdę mamy tam i jesteśmy super tam traktowane wbrew pozorom, jak niektórzy mogą sobie myśleć, że idą do jakiejś organizacji, gdzie są mężczyźni, to będzie uprzedmiotowianie kobiet. No nie, nie poszłam do takiej organizacji. A to u nas w ogóle czegoś takiego nie ma. Może ktoś ma jakieś złe doświadczenia? Powiem ci, nawet na początku ale tu czego czułam nie ma. Się dziwnie.
jak było, wiesz, jest takie spotkanie mastermindowe, no to najpierw Sonia, bo kobieta. Ja mówię, ej, ale jakby, oni byli tak uprzejmi, tak bardzo uprzejmi. Tak. Dopiero później, żeśmy się dogadali, że jakby tak biznesowo. Ale zobacz, jak to miło odebrałaś, bo ja pamiętam, jak ty do mnie podeszłaś i mówiłaś, że Jezus Maria, że to jest tak cudnie, nie? Tak. Że oni wszyscy są tacy mili. Aż takiego czegoś nie oczekiwałam. Serdeczność taka i otwartość. Jest full kulturka. Tak. Ja na przykład, wiesz, lubię, jak mnie się przepuszcza w drzwiach, jak mi się podaje krzesło, no po prostu tak No, zobacz, jakie rzeczy można doświadczyć. Tak, jest nie, no co, wiesz, jakby inaczej nie żyję. Pewnie. I to piękne, no. Tak, a jednocześnie biznesowo jest tak doszliśmy do takiego fajnego wyrównania i takiego równouprawnienia, tak. nie? Tak. Ale to jest fajne, bo można pogadać jak równy z równym o biznesie, o jakichś takich głębszych tematach. To jest super. I jeszcze co jest fantastyczne w loży, muszę ci powiedzieć, że jakkolwiek twoje marzenie nie byłoby szalone, jak je komuś powiesz... Możesz je powiedzieć i możesz po prostu puścić. I to tam... wiesz, powiedziałam, pozdrawiam kolegę, powiedziałam, on mówi, no to Sonia, jaki jest tam twój cel? Coś tam powiedziałam, mój cel taki, którego tak nie wypowiadam, bo jest tak szalony i tak wielki. A chciał go usłyszeć. Nie dość, że chciał go usłyszeć, to jeszcze mi mówi, a masz na to strategię? Ja mam. I przedstawiłam mu tę strategię, która prosta, najlepsza strategia jest prosta. Mówi, no dobra, ale wiesz co, to jeszcze bym dodał to. O, wiesz, ja pięknie. Mówię, jestem w loży. Czyli cię wsparł jeszcze w tym pomyśle. I nie zdziwiło szalonym. Go to, że jest to tak na przykład wielkie, nie? Że ktoś by mówił, o tam, co, gdzie, kiedy? A to jest nie super, bo tak naprawdę jak jesteś na spotkaniu i byś przyszła z jakimś pomysłem, to nagle by się wszyscy zebrali jak tacy żołnierze, tak mi się wydaje i po prostu, dobra, to słuchaj, to zrób, tamto zrób. Tak. To jest mega fajne, nie? I mi się wydaje, że my się po prostu wszyscy tak też dobieramy pod kątem takim nawet energetycznym, takim flow, że sami zbieramy wokół siebie takich ludzi, jakimi my jesteśmy. Wiesz, i to jest jeszcze super. Fajne, że nie jesteś sama z problemami biznesowymi, które się zdarzają. Tak, nie? Tak, bo tak. Ktoś albo już je przeszedł, albo też je ma. Tak. I to jest też ważne, żeby o nich wcześniej komunikować. No. Od razu mówić. I nie ma nic w tym złego, nie? Tak. Jak powiesz, że masz jakiś problem i nie wolno się, znowu wracam, nie wolno się tego bać. Znaczy, no można, no ale szkoda. Ale szkoda, bo można taki rozwiązać jakieś, nie wiem, zagadnienie, problem i się okazuje, że coś, co było tak proste i nagle dostajesz tą informację i sobie myślisz, Jezu, ale to było tak proste, na to nie wpadłam, ale jak to jest możliwe? Ja nawet, wiesz, coś z mężem sobie rozmawiamy i ja mówię, zapytam w loży. Tak, tam puścisz informację, tak, wracasz i masz odpowiedź, nie? No. To jest niesamowite. No. I to jest to wsparcie, też poczucie bezpieczeństwa, o które chodzi tak naprawdę, tak, nie? Tak. No. Ale to jest kwestia też tego, że jest bardzo dużo osób z różnym doświadczeniem biznesowym, jakikolwiek by ono nie było. Bo nie ma w tym nic złego. Jeżeli nawet ktoś w życiu doznał jakiejś porażki, to jest tym bardziej jeszcze większe doświadczenie, uważam. Oczywiście, zbudujące, wiesz, może nieprzyjemne. Nikt tego nie lubi, nie? Ale budujące bardzo. Tak. Jejku, bardzo ci dziękuję. Ja też. Za szefowanie loży. Dziękuję, nie ma sprawy. Bo widzimy się niedługo. Może nie jest zbyt wiele kobiet w loży, ale za to złote akcje posiadają. Tak, posiadamy. Ale to jest, uważam, że bardzo duży plus, że my jesteśmy tacy wymieszani trochę. Tak, ta różnorodność jest bogactwem. Tak, no. Bo uważam, że my sobie fajnie te światy urozmaicamy. Tak. No. Tak, no, bo biznes ma płeć, wracając jakby do tytułu naszego mówienia. Znaczy on nie ma w sensie równouprawnienia, żebyśmy byli jaśni. Tak, bo ja też mam wywiad na kanale z Magdą Balcerzak i ona słusznie zauważa, że biznes nie ma płci, to znaczy każdy go może prowadzić, każdy może w niego wejść i są zasady równe. Tak, ale chodziło mi o to, że on ma płeć, ale jakby właśnie wracając, to jest fajne uzupełnienie, że te zasady są równe, że my się fajnie uzupełniamy i możemy naprawdę super projekty razem wspólnie tworzyć, bo te jakby te pierwiastek damski i męski, one są potrzebne bardzo. Ja tak uważam. No. W całym świecie i wszechświecie i w biznesie. Tak, wszędzie. I w życiu, i w biznesie, i poza. Dziękuję ci bardzo. Ja też dziękuję bardzo. Dziękujemy wam, lajkujcie, subskrybujcie, co tam jeszcze, komentujcie. Tak, no. Jak to możecie, i tak was skasuję. To jest Sonika, no. Wiesz, to znowu ta atmosfera, rozumiesz? Ma być... My tu chcieliśmy sobie po prostu porozmawiać dosłownie. Tak, i napiszcie, czy też wam było miło. Tak. Dzięki, super, dziękuję. Książka Zaakceptuj siebie pomoże ci poczuć, jak życie staje się prostsze, gdy wchodzisz na kolejne poziomy akceptacji siebie, ludzi i świata. Kliknij w link w opisie i dowiedz się więcej o książce Zaakceptuj siebie. Zapraszam również po audiobook.